Cześć, jestem pani Kretka. Dzisiaj opowiem wam o znaczeniu barw. Czy wiecie, że nie ma brzydkich kolorów? Naszą planetę tworzą miliony barw. Każda z nich jest piękna i potrzebna. Chociaż nie wszystkie musicie lubić. Zbiór wszystkich barw przedstawiamy w kole. Tak najłatwiej jest pokazać, jak powstają i mieszają się barwy. Do czego potrzebna nam jest ta wiedza? Dzięki niej będziesz umieć dobierać kolorystycznie swoje ubrania. Dodatki w Twoim pokoju zachwycą wszystkich. A Twoje rękodzieło będzie fantastyczne. Dlaczego niektóre kolory źle wyglądają? To zależy od ich połączenia. Źle jest, jeśli jeden kolor przy drugim wygląda na zabrudzony. Albo jeden kolor przy drugim traci w swojej urodzie. Ten sam kolor w połączeniu z innym może tworzyć piękny, harmonijny kolor. W jaki sposób łączyć kolory i jak powstają barwy, opowiem wam w kolejnych filmikach. Jeśli was zainteresowałam, proszę o łapkę w górę i udostępnienie filmiku. Dziękuję, pa, pa!